Cześć, czołem. Witam 2 grudnia. Dobra, w każdym razie dzień kota, czyli sobota. Kuchenka jeszcze z poprzedniego wyjazdu leży. No, zmywareczka. Mordka, nie drzy się. Kosiareczki, no trochę się tutaj tego nazbierało przed wejściem do warsztatu. Taką aurę dzisiaj mamy u nas, ale chociaż nie pada. Dobra. Z poprzedniej serii niewiele zostało do przerobienia. A czego wam nie pokazywałem w poprzedniej serii, bo sam nie wiedziałem, że to tutaj jest jakaś wkrętarka. Zobaczymy, czy będzie do niej ładowarka, bo wydaje mi się, że gdzieś tam będzie. Telefon kolejny do kolekcji. Dobra, zanim cokolwiek dalej pokażę, ja tu sobie muszę zrobić miejsce, bo kiedy to było w środę? W środę czy w czwartek jakoś tak. No szybko musiałem jechać. No i wiecie, wiecie, rozumiecie. Biorę się za ogarynanie. I wtedy tamto burdello bum bum, co jest na zewnątrz, muszę wciągnąć do środka. Lecimy z tematem. No i dobra, temat zewnętrzny ogarnięty. Wygląda to tak. Masakrycznie. Zobaczcie. Od tego do tego miejsca jest szeroko. To było szykowane na jakąś dużą osobówkę, nie licząc wysokości. W tej chwili co mi zostało? Jeszcze bokiem nie muszę przechodzić. Jeszcze się mieszczę normalnie. Ale trochę eksponatów jeszcze z poprzedniego wyjazdu. Także nie ma na co narzekać, jeżeli chodzi o zasoby. Ale jest na co narzekać, jeżeli chodzi o miejsce. Ja wam powiem, już mam tyle złomu zmagazynowane. Złomu, złomu. Nie mówię o metalach kolorowych, czyli puszki, miedź, mosiądz, aluminium. Jeżeli chodzi o aluminium, to już też nie mam gdzie pakować. No nierdzewki akurat nie mam dużo, także przeżyję. No ale ogólnie tak. Samego złomu już mam dużo. Na pewno raz przyczepka tego nie pomieści. Aczkolwiek. No nie, nie jest gumowa, ale dobra, zobaczymy jak będziemy wywozić. Czekamy na lepsze warunki pogodowe, naprawę drogi. Także najciekawsze wam teraz jeszcze pokażę. Ja wiem, dużo paplam dzisiaj, ale ten karnisz, który wczoraj znalazłem, no, znalazłem. Akurat jak przyjeżdżałem, właściciel posesji go wystawiał. A tam jest drugi. Mosiądz żółty. Petarda. Do tego jeszcze te kraniki, które tam są, syfony, inne szmery, bajery, pompki, rowery. Dobra, to co, weźmiemy sobie na tapetę coś dzisiaj? Co by tu wziąć? Kuchenka, zmywarka i kosiarki na razie zostają. Trzeba zacząć od góry. A weźmy sobie tą. Tą kuchenkę mikrofalową. Lecimy z tematem. Jeszcze trochę tutaj muszę ogarnąć, bo musiałem też tutaj poprzekładać, poukładać. Dobra, miszę z tym. Nieważne. Lecimy wtedy dalej. Dobra, kuchenka na stole operacyjnym. Nie będę was zanudzał odkręcaniem tych śrubek. A jest ich sporo. Tu, tam.
Jak już się dostanę do wnętrza, wtedy się odpalimy i zobaczymy, co nakryje. No i dobra, dobrałem się do środka. I powiem wam, bardzo fajnie to wygląda. Nie jest za ciepło dzisiaj. Dobra, już pokazuję i objaśniam, dlaczego fajnie to wygląda. Chyba nie muszę nic dodawać. Tutaj jakaś miedziuszka. Tu troszkę miedziuszki. Tu mamy jeden mały transformatorek. Widać go? Widać. Ale najbardziej mnie ta kwestia ciekawi. Ale to do niej przyjdziemy za chwilę. Śmieć, śmieć, śmieć. Gdzie jest ten koszyk? Nie tym. Także no ta kuchenka całkiem dobrze wygląda, wiecie? Będzie troszkę mięciuszki na pewno. Jeszcze zaraz obadamy. Ten duży transformatorek, ale tutaj też w tym silniczku też na pewno będzie mięciuszka. Dużo, niedużo, ale zawsze. Muszę z tej strony dobrać. No ja wiem, słabo będzie widać, no ale takie mam na razie warunki, że mam wszędzie pełno i muszę się jakoś tutaj tym wszystkim ogarnąć. Jeszcze gdzieś trzyma. Gdzie mam pomocnika? Tu jest pomocnik. Już nie trzyma. Kolejny transformatorek. Będzie szybciej. O. Kolejny transformatorek. Tutaj będzie jakiś przekaźnik. Dobra. Resztę ja sobie później zdemoluję. Najpierw muszę sprawdzić to, co najbardziej mnie interesuje. Chociaż domyślam się, tu raczej skarbów z tego nie będzie. Aczkolwiek nie będzie tak źle. Ja już widzę. Dobra, no to zaryzykujmy. Aczkolwiek.
Teraz mam zagadkę. Ale każdą zagadkę idzie rozwiązać, nie? To cienkie na pewno jest miedziane. Ten gruby zwój nie wiem, będę musiał sprawdzić. A tu jest kawałek drucika aluminiowego, którego tam sobie lekko przeszerowałem. Właśnie tu gdzieś mam. Nie, za dużo się dzieje ostatnio. Dobra, zrobię to tak. Nie, on się nie chce dać wbić. No to powiem wam, bingo. Miedziane, miedziane. W to nie idzie wbić nożyka. Normalnie to bym to przeciął. Także jest miedziane. Bo jest twarde. Tak samo tu, miedziane. No to będzie troszkę zabawy. I parę deko. Także takie zabawy na razie u Peweksa. No dobra, nie będę was dzisiaj już męczył. Dam szansę innym twórcom, żeby też żebyście też mogli u innych obejrzeć. O, z racji właśnie takich dziwnych rozbiórek, to słuchajcie, demolka tego to ja wiem, jak to zrobić, a dowiedziałem się z kanału Zawodowy Zbieracz Złomu. Zrobił to niesamowicie, także polecam, wejdźcie, zobaczcie w jednym z jego odcinków. Bez użycia szlifierki. Wariat. Ale pozdrawiam, Robercie. Pozytywny wariat z ciebie. Też przy okazji, słuchajcie, fajny kanał. Zapewne wiele osób już też o nim słyszało. Gołąb Recykling. Ja to powiedzmy idę tutaj hurtowo, przemysłowo, nie wiadomo jak jeszcze. Wszystkiego pełno, pełno, pełno. A tam gołąbek. Muszę to znaleźć. On się nie zajmuje wielkimi rzeczami. Takie transformatorki, takie silniczki, jakieś takie o pierdółki. I wiecie, że on też na tym dobre siano robi. Także też polecam, wpadajcie. A zobaczycie, ile czasami pieniędzy wyrzucacie. Także wyrzucajcie oczywiście jak najwięcej, nie? Przynajmniej mamy materiał do przerobu, mamy materiał do nagrywania. Ale zobaczcie, jak to właśnie wygląda też u gołąbka. Także, moi drodzy, żeby za dużo nie truć, bo tutaj już widzę, się rozgadałem. Jeszcze coś tutaj po rzeźbie. Muszę z tymi profilami trochę zrobić porządek, kabelki z tego do końca powycinać. No i pewnie będzie ciemno. A czy pojadę dzisiaj na Peweksy? Niestety tego nie wiem. Także dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen. Pozdrawiam.